Witam Państwa, Mateusz Skulski, zapraszam na magazyn Ustecki. Ponad 200 tysięcy złotych mogą otrzymać przedsiębiorcy w ramach dofinansowania z programów Słowińskiej Grupy Rybackiej. To ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania z programów Słowińskiej Grupy Rybackiej na złożenie wniosku mają już tylko tydzień. W pierwszym kwartale przyszłego roku natomiast będzie ostatnia szansa na pozyskanie takiego dofinansowania w ramach aktualnej jeszcze perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jak podkreślają specjaliści ze Słowińskiej Grupy Rybackiej, jest to więc ostatni dzwonek. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do odwiedzenia nas, ale też przez kontakt telefoniczny można uzyskać wszelkie informacje. Będą to ostatnie środki możliwe do pozyskania w tym okresie programowania Unii Europejskiej. Po kolejne będzie można starać się dopiero za około półtorej roku. Wielkość dofinansowania w tegorocznym konkursie wynosi 70%. Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 250 tysięcy złotych. W konkursie, który rozstrzygany będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku, wsparcie wynosić będzie 50%. Wszystkie informacje dostępne są na stronach internetowych Słowińskiej Grupy Rybackiej. Zarząd portu w Ustce kończy rok z inwestycjami. W porcie stanęło 40 kontenerów dla rybaków, a to nie jedyne inwestycje w porcie. Plan inwestycyjny w porcie morskim w Ustce rozłożony jest na ten i następny rok. W ramach tych inwestycji już zakupiono kontenery, które mają posłużyć rybakom. Będą pełnić rolę ich garaży i magazynów. Kupiliśmy 40 kontenerów morskich z przeznaczeniem na garaże dla rybaków. Kontenery, które widzimy za mną, są już przez rybaków przejęte i za chwilę będziemy je przenosili na docelowe miejsce. Dodatkowo przygotujemy specjalny plac pod te kontenery, gdzie będzie wzmocniony, utwardzony i przygotowany pod ciężkie materiały. Zarząd Portu Morskiego w Ustce kupił także sprzęt rozlewowy, czyli urządzenia do niwelacji rozlewów olejowych w porcie. W najbliższej przyszłości zarząd portu planuje kupić łódź inspekcyjną, która będzie także pełnić funkcję jednostki pilotowej. Ponadto w porcie pojawi się nowy ciągnik wraz z przyczepą niezbędny do typowych portowych prac. Koniec roku to doskonały czas na podsumowania i podziękowania. Właśnie słowa wdzięczności kierują do mieszkańców Ustki samorządowcy. Dziękują wszystkim inkasentom opłaty uzdrowiskowej. Opłata uzdrowiskowa jest jedną z najważniejszych w Ustce. Przede wszystkim dlatego, że wpłacają ją kuracjusze i turyści, a władze lokalne przeznaczają ją na inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Opłatę zbierają natomiast przedsiębiorcy i kwaterodawcy. Jeżeli chodzi o rzeczy, które zrobiliśmy z tych pieniędzy zebranych przez Państwa, to był trakt Solidarności, Górna Dolna Promenada, ścieżki rowerowe, udoskonaliliśmy również wiaty przystankowe dla rowerzystów, park uzdrowiskowy, podnieśliśmy standardy obiektów sportowych, także dużo, dużo innych. Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej pozwalają na dokonywanie wydatków związanych z promocją i rozwojem kurortu, a to zawsze przekłada się na wzrost liczby turystów, a w ślad za tym również i na dochody mieszkańców Ustki. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest przez cały rok od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę, w celach zdrowotnych, wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie miasta Ustka. Ustczanie zasiedli przy wspólnym stole wigilijnym. Były kolędy, życzenia i wspólne biesiadowanie. Ustczanie na wspólnej wigilii spotkali się w hali szkoły podstawowej nr 2. Przy stole zasiedli samorządowcy, pracownicy socjalni, a także mieszkańcy Ustki. To już 15 tego typu spotkanie, tym razem przygotowane po covidowej przerwie. Z osobna każdego przywitałem, ale teraz oficjalnie witam wszystkich Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Dobrze, że już ten taki zły czas, nazwijmy to ten pandemiczny, który był do tej pory już minął i możemy się właśnie w taki sposób spotkać. Bardzo się z tego cieszę. Uczestnicy spotkania wigilijnego Ustczan zjedli wspólnie tradycyjną wieczerzę. Nie zabrakło życzeń świątecznych i noworocznych, a także wspólnego śpiewania kolęd. Ustecką Wigilię przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Spotkania przy choince i opłatku to nie jedyna inicjatywa placówki. MOPS w Ustce, podobnie jak w ubiegłym roku, przygotowuje akcję świąteczny upominek dla seniora. Pozostając w tej wigilijnej atmosferze, zapraszam Państwa na życzenia świąteczne i noworoczne.
Już za moment na niebie pojawi się ta jedna z najważniejszych gwiazd. Gwiazda wigilijna. Zasiądziemy wspólnie z rodziną przy wigilijnym stole. Lecz pamiętajmy, że te święta to nie tylko prezenty i 12 potraw. To czas głębokiej zadumy, zrozumienia, przebaczenia i troski o innych. Pamiętajmy, że w każdym z nas drzemie gwiazdka wigilijna. Znajdźmy chwilę oddechu i wytchnienia od codziennych spraw. Bądźmy sobą, kochajmy się. W imieniu Rady Miasta życzymy Państwu magicznych, spokojnych, wesołych i pięknych świąt Bożego Narodzenia. Nawet pośród wojny, zniszczenia i rozpaczy, w Wigilię Bożego Narodzenia rozkwitają nadzieja i życzliwość. Życzymy Państwu z całego serca, aby święta Bożego Narodzenia sprawiły, że z optymizmem spojrzycie w przyszłość. Życzymy też, byście w Boże Narodzenie spotkali swoich bliskich i podczas tradycyjnej wieczerzy wigilijnej nakarmili się miłością i wsparciem. Nie wiemy, co przyniesie nowy rok, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wyjątkowy, świąteczny czas napełnił nas energią i siłą do podejmowania nawet najtrudniejszych wyzwań. Niech Państwa przyszłość będzie zdrowa, spokojna i bezpieczna. Wszystkim mieszkańcom Ustki życzymy wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. My również dołączamy się do tych życzeń. Niech te święta upłyną Państwu w zdrowiu, radości, ciepłej i rodzinnej atmosferze oraz niech przyniosą choć trochę ukojenia od codziennych trosk. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.